Chciałem dzisiaj adorować Boga z listu do Efezjan. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co prosimy czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, w wieku wieków. Amen. Panie, adoruję Ciebie, które masz moc dokonać nieskończenie więcej niż to, o co prosimy, o czym marzymy, myślimy. Adoruję Ciebie jako Boga Wszechmocnego, który możesz zrobić wszystko, którego wszystko jest możliwe. Adoruję Ciebie, który wszystko stworzyłeś swoją mocą. Adoruję Ciebie, który wyciągniętą ręką powaliłeś, Panie, wszystko to, co było przeciwne Tobie. Adoruję Ciebie, który zesłałeś potop, żeby oczyścić ziemię. Adoruję Ciebie, który wyprowadziłeś Izraela z ręki potężnego Faraona. Adoruję Ciebie, który przez całą historię ocalałeś ludzi, ocalałeś Izraelitów ze zgubnych wpływów narodów. Adoruję Ciebie, który wzbudziłeś, Ojcze, swojego Syna Jezusa Chrystusa z martwych. Adoruję Ciebie, który przez wieki ratowałeś nasz kraj, ratowałeś chrześcijan, ratowałeś liczne narody z kompletnej zagłady. Adoruję Ciebie, Panie, który jesteś w Kościele obecny. Adoruję Ciebie po wszystkie pokolenia, bo zawsze i wszędzie będzie Twoje imię błogosławione. Po końce wieków, po wieki wieków będzie uwielbione Twoje imię. Imię Jezusa Chrystusa, Króla, Króla Narodów. Adoruję Ciebie w Kościele, adoruję Ciebie we wszystkich wierzących. Adoruję Ciebie, który jesteś naszym zaopatrzycielem, naszą głową, naszym wodzem i rozkazodawcą. Adoruję Ciebie.